Siemanko, Abes. Witam Was w kolejnym materiale. Dziś test cracklingowych fontanien od Jorge. Jorge JC08, 6 sztuk w paczce. Za taką paczkę trzeba zapłacić około 15 zł. Czyli tyle samo, co za produkty konkurencyjne, które są właśnie czymś takim. Czyli takimi małymi, niskimi pastylkami cracklingowymi. No tutaj czas działania około 2 minuty, 6 sztuk w parce, jak już mówiłem, 210 gramów NEC, data to 2023, więc podejrzewam, że najnowsza partia, kategoria F2. Te 15-16 zł, 6 sztuk, powiedzmy, że 2,50 za sztukę. No, tak jak konkurencja, podobne fontanny, a nawet takie same ma Polexpans, bo dla Polexpansa ten Zombum Zombie Cracker, coś takiego, jakoś tak to się nazywa, no to jest produkt Jorge, tylko w innej szacie graficznej, więc te Polexpans są dokładnie tym samym. Są produkty tego typu jeszcze od Klaska, one są delikatnie droższe, no i są jeszcze takie pastylki pakowane po 3 sztuki, a nie po 6, od Funke. I te od Funke są już powiedzmy 6 zł droższe, one kosztują około 20-21 zł, natomiast za 3 sztuki, więc można powiedzieć, że nie są droższe o 6 zł, tylko no powiedzmy o jakieś 24, bo no powiedzmy, że dwie paczki, czyli 6 sztuk tych funkowskich kosztowałoby nas około 40 zł. Natomiast te odfunki się różnią trochę, ale o tym powiem niedługo. Tak wygląda jedna taka sztuka, 35 gramów NEC na sztukę. Taki produkt znacie pewnie doskonale, tak jak mówiłem, konkurencja ma coś takiego i postanowiłem zrobić tak, że odpalimy to sobie, jedną sztukę, to trwa około 2 minut, więc ja podczas działania tego produktu już tam będę trochę gadał i podsumowywał ten produkt, bo ja doskonale wiem, jaką ocenę mu wystawię, prawdopodobnie, i po prostu na koniec filmu, po podsumowaniu, jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć więcej tych fontan, to odpalimy sobie 2-3 sztuki naraz i już bez mojego komentarza sobie przy nich pochodzę, bo już będziemy mieli sprawę z tymi fontannami załatwioną. Także kładźmy pierwszą sztukę. Ja Was jeszcze zapraszam do konkursu. Pamiętajcie, że konkursy są co miesiąc, więc macie w ciągu roku 12 szans na zyskanie pirotechniki do Waszego sylwestrowego stafu. No i wpadajcie do linku w opisie. Sklep odpalaj.pl, Discord oraz mój Instagram. Także odpalmy sobie pierwszą sztukę, no i podczas niej sobie pogadamy, bo będzie działała dokładnie jak wszystkie tego typu fontanny. Akurat dym w moją stronę. Ja szczerze mówiąc, te fontanny bardzo lubię. To jest takie coś do robienia zamieszania. Powiedzmy w nocy, jak sobie strzelacie luźno, ciekawe jak nie słychać w ogóle przez tą fontannę, to rzucacie sobie takie coś po bokach, w międzyczasie odpalacie inne rzeczy i to robi naprawdę bardzo dużo zamieszania. To jak na taką fontanienkę jest naprawdę bardzo głośne. Także, no to działa tak jak myślałem, bo no odpalałem podobne produkty do tego. No i po prostu, przez to, że ja uwielbiam cracking, a cracking w tym produkcie naprawdę jest bardzo, bardzo głośny, no to dla mnie to jest dziewiątka. Powiedzmy te 2,50 za sztukę, to jest naprawdę uczciwa cena za coś takiego. Naprawdę długi czas działania, mega głośny cracking. Do tego no nie jest drogie. No to nie jest drogie. Zdecydowanie jedna z moich ulubionych pierdołek cracklingowych. Taka jest prawda, więc dla mnie to jest dziewiąteczka. I to dość mocna dziewiąteczka. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Czy lubicie tego typu produkty, czy nie. Ja chwilę jeszcze sobie pogadam i odpalimy dwie kolejne sztuki. Już bez mojego komentarza.
No, dopal się do końca. Bardzo dobrze. I po takiej pastylce praktycznie nic nie zostaje. Tylko taki gipsowy mały koreczek na samym końcu. To tak, dziewiąteczka. Jeśli chodzi o tę odfunkę, o Knister Feuer, tak jak mówiłem, one są dużo droższe. Natomiast ja tych odfunkę bym też totalnie nie skreślał. One są krótsze. No to w sumie są krótsze, są głośniejsze, są krótsze, są droższe dużo, a ja ich nie skreślam. No te odfunkę są trochę głośniejsze, mają totalnie inny ten crackling, mają takie srebrne, ładne iskry. Naprawdę bym nie skreślał tych odfunkę. Natomiast jeśli chodzi o te tańsze, czyli Pool Expanse i Jorga, brałbym po prostu to, co jest aktualnie najtańsze. To, co znajdziecie najtaniej, bo to jest no, jeden pies. Czy to będzie produkt ten, czy ten. Taka jest prawda. Także co? Biorę kolejne dwie pastylki. Ja czekam na wasze komentarze. Co wy sądzicie o tego typu fontannach? Pewnie wiele z was odpalało coś takiego, jednak tego typu produktów na rynku trochę jest, więc na pewno je odpalaliście. Także czekam na wasze komentarze. Zapraszam jeszcze raz do wszystkich linków w opisie. Instagram, Discord oraz sklep odpalaj.pl. No i co? Odpalamy kolejne dwie sztuki, a ja się zamykam. Także trzymajcie się. Do następnego filmu. Okej, okay. Teraz jak nie gadałem, to się skupiłem trochę bardziej na czasie i obie sztuki ładnie po kilkanaście sekund, ponad 2 minuty. Także kolejny wielki plus. Uwielbiam tego typu bajery. Takie tło do całego innego strzelania. Naprawdę głośne i robiące robotę to. Trzymajcie się.